9 meczów to jest rekord Lecha Poznań, jeśli chodzi o liczbę zwycięstw ligowych z rzędu. Rekord sprzed sezonu 98-99. Jest tam gdzieś w waszych głowach chęć pobicia tego historycznego rekordu? Nie myślimy o rekordach, po prostu chcemy wygrywać w każdym meczu, bo za dużo tych punktów straciliśmy, za dużo przegrywaliśmy na początku. Teraz zdarzyła się taka seria, bodajże 6 meczów z rzędu wygraliśmy i chcemy iść dalej. Kolejny krok Piast Gliwice. I będzie koniec roku. Będziemy musieli potem czekać na następne mecze do lutego, ale chcemy, najważniejsze jest to, żebyśmy wygrywali, gonili tą czołówkę, bo troszkę nam odjechali, ale mamy też w głowie, że na wiosnę będzie jeszcze 9 kolejek z rundy zasadniczej, 7 finałowej, punkty dzielą się na pół, także naprawdę wszystko jest możliwe. I tak jak niektórzy już mówili, kiedy byliśmy na 14-15 miejscu, że mistrzostwo już jest nierealne, tak chyba teraz mogą powiedzieć, że Lech włącza się do walki o mistrzostwo. Porównałem poznańską Lokomotywę już do Pendolino. Przesadziłem? Wiadomo, no, w naszej lidze nieczęsto się zdarza, żeby drużyna wygrała 6 meczów z rzędu. Ale my też mieliśmy w tym sezonie taki okres, gdzie nie wygrywaliśmy tych meczów, też kilka z rzędu, także musimy to ustabilizować i najlepiej gdybyśmy wygrywali wszystko, wtedy naprawdę to by była fajna seria. Na pewno prędzej czy później pewnie zdarzy się jakiś remis, gdzie zgubimy punkty, bo to jest normalne i trzeba się z tym liczyć, ale nie można wpaść w jakąś serię znowu takich meczów bez zwycięstwa. 2 miesiące temu tak z ręką na sercu wierzyłeś, że przezimowanie na 5. miejscu jest możliwe? Nie będę ukrywał, że spoglądałem często w tabelę po każdym meczu, jak to się układa, jak inne drużyny. No, też nie będę ukrywał, że no, było ciężko, żeby myśleć o tym 5. miejscu. Mówiłem sobie, że fajnie by było, gdybyśmy awansowali chociaż do tej 8, wtedy już byłoby bardziej spokojnie jechać na urlopy, bo byśmy wiedzieli, że mamy tą teoretycznie gwarantowaną pozycję w walki dalej o mistrzostwo, ale no, tak szczerze mówiąc to ciężko, że nie myślałem o tym, że będziemy na 5. miejscu, ale widać duży ścisk jest w tej lidze i wygrasz kilka meczów, jesteś wysoko, więc idźmy dalej tą drogą, wygrywajmy.